Dzień dobry w programie Druga Kawa. Witam Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Janusz Korwin-Mikke, kandydat na prezydenta. Dzień dobry Państwu. Janusz Korwin-Mikke, czyli polityk niepoważny, tak wczoraj o panu powiedział rzecznik PiSu, pan Mastalerek. Szkoda ci. Oni są bardzo poważni. Nie przejmuje się pan tym? Biorą pieniądze od tylu ludzi, że są bardzo poważni. Nie wpłynie to jakoś negatywnie na relacje pana z PiSem? Jakie są te relacje? Relacje są, jakby to powiedzieć, męska szorstka niechęć, mianowicie. Mianowicie, no, PiS jest partią lewicową, która udaje prawicę, więc my PiS zwalczamy. Znaczy demaskujemy. Zresztą nie jest to, że podobnie jak PO, prawda? Nie żadną partią liberalną. Mhm. Jest to partia salariatu, partia ludzi, że powiem, urzędnicza. Mhm. Czyli w kontekście ewentualnej współpracy po wyborach parlamentarnych, no bo gdzieś tam się przewija temat ten, że będziecie koalicjantem PiSu. Zobaczymy co, dlaczego akurat PiSu, a nie PO, równie dobrze możemy być i PO, prawda? My z tym pójdziemy, co spełni najwięcej naszych postulatów programowych. My nie chcemy być w urzędzie, bo byśmy musieli wykonywać te głupie przepisy. Ale za to chcemy zmienić ustawę, nie? Więc niech oni tam się rządzą i kradną, a my chcemy, żeby w zamian za to, żebyśmy mogli zmienić ustawę. Czyli to jednak w opozycji? Nie w opozycji, tylko zakładamy, że jeżeli będzie taki, no, powiedzmy, idealny układ, że jest PO, PiS i my tam jesteśmy tą trzecią siłą, to w tym momencie idziemy do jednych i drugich i mówimy, no kto nam więcej załatwi z naszych ustaw, to niech wyryszy wszystkie ministerstwa, może kraść sobie no, w miarę przyzwoitości oczywiście. Mhm. Wiadomo, że po to się bierze ministerstwa, żeby kraść, żeby nie było żadnej wątpliwości. Czyli trochę się zachowujecie jak PSL. No nie, bo PSL nie ma żadnych, jest dokładnie odwrotnie, PSL nie ma żadnych postulatów programowych, tylko chce właśnie ministerstwa. A my nie chcemy ministerstw, tylko chcemy programu, także dokładnie odwrotnie. Ale PSL-owi z każdemu też jest po drodze. No ale to jest... Pytanie, kto wygra wybory, no, ale... Działacze PSL-u odpowiadają, się tym nie przejmujemy, wiadomo, że nasz koalicjant. No tak, oczywiście, tylko że powtarzam jeszcze raz, im jest zupełnie wszystko jedno, jaki program, natomiast chcą posad, natomiast my nie chcemy posad, a nam jest zależy na programie, żeby chęć naszego programu. Czy Janusz Korwin-Mikke jest politykiem, który dotrzymuje obietnic? No, na ogół tak. Złapałem pana na tym, że nie, bo jak ostatnio tutaj rozmawialiśmy, to pan obiecywał, że dostanie się pan do Europarlamentu, rozsadzi go od zewnątrz, on dalej funkcjonuje. Ale staram się, jak mówię, od wewnątrz. Od wewnątrz, tak. Staram się jak mogę, naprawdę. Każde przemówienie kończę już teraz słowami, że a poza tym sądzę, że Unia Europejska musi być zniszczona. No i robię co mogę, no ale tam jest 761 ludzi, którzy chcą brać te diety poselskie. Zyskuje pan zwolenników? Tam na pewno nie. Te przemówienia, które się wygłasza, to się wygłasza do swojego elektoratu. Ludzie się nawzajem absolutnie nie słuchają, bo i tak wiedzą, co kto powie. Natomiast tam w całym tym Europarlamencie, ja wiem, może 40 ludzi w miarę rozsądnych. To od nas czterech, prawda, jest czterech Austriaków z Partii Wolności, jest czterech Włochów z Ligi Północnej, jest tam kilku Faradża rozsądnych, jest może kilku panny Lepenówny, no i tak pojedynczy, gdzie tam się znajdą. Znajdą, ze 40 osób oceniam, że ma odrobinę oleju w głowie. Znaczy, to tak jest tak, że to w ogóle jest dziwnie. Na przykład jest socjalista, siedzi za mną pan Nart, nie? Przyszedł sobie na Komisję Spraw Zagranicznych i tam musi pan wiedzieć wszystko, co się mówi, to przemówienie brzmi tak, że musi być więcej demokratyzacji, więcej praw kobiet, więcej praw homoseksualistów i walka z globalnym ociepleniem. Na ten temat dowolnie się mówi, są plamy na Księżycu, aha, to jak tam będzie więcej demokracji, więcej praw kobiet, to plamy tam znikną. No i... Tak głęboko na każdy temat. No i jest dyskusja o Libii. No i ten Nart słucha, bo on akurat tam był w tej Libii 14 lat. I mówi, panowie, co wy wygadujecie? Jakie prawa kobiet? Tam nie ma problemu żadnych praw kobiet. Tam jest problem facetów, którzy mają karabiny maszynowe i grzeją do siebie z każdego rogu ulicy. Wy mówicie, że trzeba zakazać eksportu broni do Libii? Co wy wygadujecie? Libia jest eksporterem broni na pół Afryki. W tym momencie odebrali mu głos i dalej mówili, że trzeba więcej demokracji w Libii i więcej praw kobiet. Czyli tam jest jeszcze weselej niż w polskim parlamencie? Kompletna głupota. Kompletna, totalna głupota. Głosowania, które się załatwia w ciągu 20 minut, 360 głosowań się załatwia. Kto za to, kto się wstrzymuje w ten sposób, zanim przyjdą, że podnieść rękę, już sprawa jest załatwiona. W ogóle jest komedia. Także tak to trzeba traktować.
dawać i tak to się traktuje oczywiście. Tematem wczorajszego dnia był przejazd, czy też przejazd, do którego nie doszło, nocnych wilków przez Polskę. Jak pan ocenia całe to zamieszanie? Nie bardzo rozumiem. Potężne państwo polskie zajmuje się 23 motocyklistami, tak? Niepoważna sprawa w ogóle. No, ale powinno się przepuścić ich, pozwolić im jechać, czy to no, odchodzenie tych zakazów? Mam do pozwolenia albo nie. Od tego jest czas, żeby ludzie po niej jeździli. Nie bardzo rozumiem w ogóle problemu. Mhm. Ale podobnie się zachowują Niemcy, którzy też ich nie chcą siebie. Tak, no Niemcy to o tyle zrozumieli, że to jest triumf nad Niemcami, więc mniej ludzi triumfuje nad Niemcami, tym bardziej ludzi tego, ale też, no jeszcze raz mówię, ja uważam, że państwa nie są od tego, żeby zajmować się tym, kto jeździ po szosach, od tego są służby drogowe. Jeżeli ci ludzie by przekraczali przepisy ruchu drogowego, prawda, to od tego jest policja drogowa, jeżeli by robili jakieś burdy, to od tego jest policja. Natomiast no, nie bardzo rozumiem. Każdy ma prawo jeździć po polskich drogach. Nie można patrzeć, że dziś blondynów nie przypuszczamy. No. Który też jest pana start w wyborach prezydenckich? Słucham? Który to pana start w wyborach prezydenckich? Nie pamiętam, piąty chyba. A najlepszy wynik, jaki pan uzyskał do tej pory? 2,5 czy 3,5, coś takiego. Zawsze mam wynik 4 razy większy niż sondaże przed wyborami. Czyli jest szansa teraz na podwojenie tego wyniku? Patrząc na sondaże. Jest szansa znacznie większa, bo jeżeli teraz dają mi około 6%, no to 4 razy więcej, to jest 24. Może wystarczyć do wyjścia na drugi tur. Czyli pan jest najgroźniejszym kandydatem Andrzeja Dudy? Mam nadzieję, że tak. Realnie pan ocenia, że jest szansa na tą drugą turę faktycznie, czy to jest tylko takie prężenie mózgu w tej chwili? Gdyby nie było szans, to przecież bym nie startował. Nie? Nie brakuje panu trochę debat prezydenckich? Chciałby pan, żeby były takie debaty? No, oczywiście, żebym chciał, ale rządząca klika sobie oczywiście nie życzy żadnych debat. To jest, przypominam, że przy okrągłym stole zostało się w Magdalence zostało zawarte porozumienie, że prawica nie będzie nigdy dopuszczona do władzy, prawicy się nie pokazuje, będzie się ośmiesza. Są partie zakładane przez bezpiekę, tam PO, PiS, prawda, i one udają, że tam jedna jest patriotyczna, druga tam niby jest liberalna. Prawda. To wszystko jest, są, że tak powiem, odłamy podzakładanych przez bezpiekę formacji. Czyli wszystkie są lewicowe, tak? Wszystkie są lewicowe. Jak weźmie program PiSu, tam jest coś około 300 stron i tam jest 500 razy leci słowo socjalny, społeczny, prawda? Co chwila, to jest partia. SLD jest wyraźnie na prawo, już nie mówię pani o górę, która już mogłaby prawie się do nas zapisać ze swoim programem, ale SLD jest na prawo od PiSu zdecydowanie. Bo jak dawniej się mówią, nie ma lepszego konserwatysty niż rewolucjonista, który dorwie się do władzy i pieniędzy. Także. Ale to wracając do pani Ogórek, to złoży pan ofertę przystąpienia do partii? Nie, no to taki trochę. Trochę deklaracja, ale gdyby chciała wstąpić, to myślę, żeby się na opartego zmieściła. Chce pan zagonić premier Kopacz do roboty? Tak, no, przynajmniej już ten rząd wiele nie będzie miał czasu do roboty, bo w wyborach prezydenckich zajmie parę miesięcy, oni się już będą szykowali do wyborów. Ale no, przynajmniej niech zrobi to, co obiecał pan Tusk, na przykład 3x15. Rozmawiał pan ze swoimi sztabowcami, którzy pozwali do sądu nie tego Dudę, co trzeba? No właśnie, jak wrócę do Warszawy, to sobie porozmawiam. To chodziło o to słynne strzelanie do górników, tak? Tak. Ale to jest, że tak powiem, na poważnie, bo czy to jakiś żart, żeby nie wiem, przyciągnąć zainteresowanie mediów znowu? No to trzeba pytać pana Dudę, czy on to zrobił dla mnie żartu. Czy żeby się... Ale pana sztabowcy? Czy panu wykręcili numer na poważnie? To znaczy, no, to czyli tak, po prostu pomylili. Wykręcili numer, się pomylili. No bo podobno pan. Ja nie oglądam telewizji. Nie słucham tego wszystkiego. Nie? Oni powiedzieli, że pan Andrzej też powiedział to samo. Ja mówię, że jeżeli powiedział to samo, to powtórzył panu pierwszy ludzie, to trzeba pana Piotra pozywać, a on tylko powtórzył. Ale z drugiej strony, ja na przykład kiedyś zdarzyło mi się, że powtórzyłem za amerykańską prasą, że pani, jak ona się nazywa, taka z Gazety Polskiej. Że ona była za komuny, była sekretarzem redakcji studenta krakowskiego, a ona powiedziała, że nie była sekretarzem redakcji, tylko reporterką. I to, że skłamałem, skosztowało mi 38 tysięcy złotych odszkodowania. Cytując amerykańską prasę. Cytując prasę, że ona tylko tyle nieścisłe, że ona była reporterem, a nie sekretarzem redakcji. Medium, jak widać, nie wolno, nie można wierzyć. No niestety ubeckie media, sądy też pracują. Raczej nie dla nas. Bardzo dziękuję za rozmowę. Janusz Korwin-Mikke, kandydat na prezydenta Polski, był gościem w drugiej kawie. Dziękuję. Dziękuję.